Sponsorem programu jest Miralex. Mleko modyfikowane. Co powinniśmy wiedzieć o produktach, którymi każdego dnia karmimy swoje dzieci? Jak minimalizować ryzyko kolek, problemów trawiennych czy alergii pojawiających się u dzieci po spożyciu niektórych mieszanek? Na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając mleko dla niemowląt? Żywienie odgrywa kluczową rolę w ogólnym rozwoju dziecka. Mleko matki było, jest i będzie najdoskonalszym pokarmem dla niemowląt. Pokarm matki to unikalna substancja, która jest idealnie dostosowana przez naturę do potrzeb dziecka. Tak doskonała pod względem odżywczym kompozycja mleka ludzkiego jest niemożliwa do odtworzenia przez współczesny przemysł spożywczy bazujący najczęściej na mleku krowim. Ale co w sytuacji, kiedy młode mamy z różnych powodów nie mogą karmić swojego dziecka piersią? Każdego dnia miliony mam na całym świecie staje przed nie lada dylematem. Mają do wyboru kilkadziesiąt rodzajów popularnych i niestety wysoko przetworzonych mieszanek na bazie mleka krowiego. Na tak wczesnym etapie wybór pożywienia wcale nie jest prosty. Jak więc wybrać mądrze? Co koniecznie powinniśmy wiedzieć o mleku modyfikowanym przed podaniem go dziecku? Jak dokonać właściwego wyboru i zniwelować ryzyko problemów trawiennych i alergii u niemowlaka? Mimo iż istnieją gatunki zwierząt, których mleko jest znacznie bardziej zbliżone pod względem wydzielania i składu do mleka kobiecego, to rynek oraz olbrzymie zapotrzebowanie na pokarmy dla dzieci zmusza producentów do sięgania po surowiec tańszy, ogólnodostępny – mleko krowie, które wykazuje wiele istotnych różnic w porównaniu z mlekiem ludzkim. Ale czy faktycznie tak jest? Skąd zatem tak często występujące u noworodków problemy z trawieniem mlek modyfikowanych? Skąd ograniczenia w możliwości wytworzenia pokarmu zbliżonego do mleka matki? Specjaliści są zgodni, że sposób masowej produkcji mleka krowiego wywiera olbrzymi wpływ na jego jakość. U krowy sam proces wydzielania mleka przez gruczoły merokrynowe powoduje przedostawanie się znacznie mniejszych ilości składników odżywczych do mleka, aniżeli dzieje się to w organizmie kobiety, której mleko produkowane jest przez gruczoły apokrynowe. Wydzielina takiego gruczołu gromadzi się w szczytowej części komórki, która odrywa się i dostaje do światła wydzielniczego. Przy tym sposobie wydzielana część komórki zostaje zniszczona, przy czym z pozostałej części komórki następuje odnowa powstałego ubytku, po czym może rozpocząć się nowy cykl wydzielniczy. Niestety mleko krowie w odróżnieniu od mleka kobiecego zawiera wysoki poziom białka alfa-S1 kazeiny, która jest głównym czynnikiem alergizującym. Warto też podkreślić, że mleko kobiece tworzy w żołądku delikatniejszy skrzep kazeinowy aniżeli mleko krowie, przez co jest łatwiej i szybciej trawione. Zmniejsza to ryzyko występowania dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u dziecka. To właśnie między innymi z tych powodów lekarze zawsze jako pożywienie podstawowe dla dzieci wskazywać będą mleko matki jako to najbardziej wartościowe. Czy istnieje jednak jakaś alternatywa? Mleko modyfikowane bliższe mleku matki? Zbliżając się do ideału, musielibyśmy szukać mleka o wyjątkowej jakości, naturalnego, pozyskanego od zwierząt wolnych od biozagrożeń. Mleka wydzielanego w sposób zbliżony do mleka kobiecego. Mleka o składzie i strukturze na tyle podobnej, by nie wymagało dodatkowych procesów przetwarzania. Czy jest to w ogóle możliwe? Odpowiedzią może być tutaj najwyższej jakości mieszanka dla niemowląt na bazie mleka koziego produkowana w Nowej Zelandii, która jako jedna z nielicznych na świecie spełnia te wszystkie surowe wymagania. So we've been conducting research on goat milk and goat infant formula for over 15 years now. And what we've done initially was to try to determine what is present in goat milk, how it is different from cow's milk, but also what is important for infant nutrition.
So we've done several clinical studies where we've actually fed babies the goat infant formula to prove that it provides all the necessary nutrients for infant growth and healthy development. Mleko kozie od zawsze cieszyło się sporym uznaniem. W przeróżnych kulturach na odległych krańcach świata wysoko ceni się jego walory. Nie dziwi fakt, że zajęło również szczególne, niewątpliwie należne mu miejsce w żywieniu niemowląt. Świeżo upieczone mamy na całym świecie coraz częściej wybierają Capricare, mleko następne oparte na mleku kozim. Teraz dostępne jest również w Polsce. Wygląda na to, że mamy, dla których zdrowe żywienie ma szczególne znaczenie, znalazły idealne rozwiązanie. Realizacja, tekst, scenariusz, produkcja.